Bezpiecznie na wsi mamy, upadkom zapobiegamy. Pod tym tytułem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowała 8 już konkurs plastyczny dla dzieci szkół wiejskich. Tegoroczna edycja odbyła się w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie i poświęcona była zapobieganiu wypadkom z grupy upadki osób, do których najczęściej dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych. W tym roku wpłynęło do nas ponad 36 tysięcy prac z około 3 tysięcy szkół. Prace były jak zwykle stały na wysokim poziomie, nie tylko artystycznym. Nasza młodzież jest uzdolniona, ale również świadczyły o ogromnej wiedzy, o bezpieczeństwie, o poprawie warunków pracy w gospodarstwie rolnym. Konkurs przebiegał pod honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela. Wsparcia organizacyjnego udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy. Inicjatywa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest bardzo potrzebna. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi od samego początku pomaga, stara się i wspiera tą inicjatywę. Uważamy, że dotarcie do najmłodszych jest bardzo cenną inicjatywą, ponieważ to dzieci chłoną całą wiedzę, powiedzmy przysłowiowo tak jak gąbka. Przekazują to potem często swoim rodzicom, nierzadko kontrolują też w ten sposób swoich rodziców i uważamy, że takie akcje są warte wspierania. Do tegorocznego konkursu przystąpiła imponująca liczba 36 116 dzieci, uczniów klas 03 i 4-6 z 2987 szkół podstawowych. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice w formacie A3, jak najlepiej obrazującej konkursowe hasło. Poprzez dzieci staramy się dotrzeć do świadomości rolników. Chcemy, aby oni byli takimi naszymi parlamentarzystami bezpieczeństwa, takimi małymi pracownikami KRUS-u na rzecz bezpieczeństwa w rolnictwie. No może rolnik jest przyzwyczajony często do warunków, do swojego obejścia, na wiele rzeczy nie zwraca już uwagi, a poprzez te prace dzieci oraz zwiększenie, wyłuszczenie w pracach dzieci zagrożeń, rolnik poprawia wizerunek swojego gospodarstwa, poprawia bezpieczeństwo na terenie swojego gospodarstwa, a co w konsekwencji idzie, pracuje bezpieczniej i mamy mniej wypadków, a o to nam wszystkim chodzi. Prace oceniały wojewódzkie komisje konkursowe, które wybrały 96 laureatów, spośród których Centralna Komisja Konkursowa wyróżniła 51 osób. Laureatem konkursu w grupie dzieci klas 03 został Wojciech Tomczak z zespołu szkół w Klęce w województwie wielkopolskim. Nie wolno chodzić na przyczepę, nie wolno chodzić na belę, trzeba uważać pod nogi i na drabinie. Wykonana była z techniką papierową, plastikową i odpadkową. Zwycięzcą pierwszego miejsca w grupie dzieci z klas 4-6 została Karolina Pułaska ze szkoły podstawowej imienia Piotra Kulasińskiego w Trzciance w województwie mazowieckim. Moje prace wyróżnia się szczególnie tą kulą, która przedstawia, która otacza się jakby miało to przedstawić taką barierę, która jakby odznacza się od tych niebezpieczeństw. A tutaj w tej kuli jest bezpieczna wieś. Autorzy najlepszych prac otrzymali wiele cennych nagród od partnerów i organizatorów konkursu. Oprócz nagród głównych było wiele wyróżnień. Moja praca jest wykonana pastelami i wyklejana. Na mojej pracy jest tam człowiek, który wypada ze stodoły. Szczebel się łamał, z balota też spada. Podczas gali, oprócz nagród i wyróżnień dla wykonawców prac, doceniono również nauczycieli. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wręczył podziękowania szkołom, w których uczą się laureaci. Po zakończeniu uroczystości wszystkie dzieci miały okazję zwiedzić podziemia Centralnej Biblioteki Rolniczej, a także wziąć udział w warsztatach edukacyjnych w ramach projektu Baby Lab, zorganizowanych przez partnera konkursu firmę Bayer. Konkurs Kasy zachęca dzieci do zachowania szczególnej ostrożności w obrębie gospodarstwa rolnego, a także uwrażliwia ich rodziców i opiekunów na te czynności, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia. Działania prewencyjne KRUS, w
tym te skierowane do dzieci, przynoszą wymierne efekty w postaci zmniejszającej się liczby wypadków w rolnictwie. W 2017 roku rolnicy zgłosili do KRUS 18 161 wypadków. O 949, czyli 5%, mniej niż w 2016 roku.